Witam na pasiece. Jak widać, pogoda dopisuje bardzo ładnie. Słońce już niestety jest nisko na horyzoncie i drzewa mi trochę przysłaniają ule, ale pszczółki sobie jeszcze dość intensywnie latają. No w sumie dziś ostatni film z pasieki. Chyba że jeszcze zrobię jakiś później zimą, zobaczyć jak to tu wygląda, ale na tą chwilę powiem tak, że czas sprawdzić stan pokarmów w rodzinach i zobaczymy, czy jeszcze któraś rodzina potrzebuje po prostu jakiegoś indywidualnego dokarmienia, poddać jakiejś kolejnej dawki jeszcze syropu, ale to się wszystko okaże. Zatwory styrodurowe już mam, siatki na wylotki też po części mam, bo nie są to wszystkie z uwagi na to, no, że jeszcze muszę dorobić do odkładów, ale te wylotki muszę dopiero powyciągać, montować tam siatki i przyjść je tutaj wrzucić. Jak już stan pokarmu będzie w ulach, we wszystkich ulach już będzie odpowiedni, to po prostu przyjadę tu i zrobię, po prostu dołożę te poduszki z pół nadstawek, żeby pszczoły mogły jak najniżej kłąb sobie uwiązać. No ale to już nie będę pokazywał, odsyłam do filmów z zeszłego roku. Dziś na filmie pokażę wam, jak wyglądają odkłady. Już i tak więcej nic z nimi się nie da zrobić, no bo rozwój już jest niestety mocno ograniczony, a pszczoły, które już by się teraz wyklują, to już najprawdopodobniej zimy też nie przetrwają z uwagi na to, że nie dobudują ciała tłuszczowego. A więc widzimy się przy pierwszym odkładzie. Dobra, mamy pierwszy odkład. Jak widać, pszczółki ładnie wszystko wyjadły. To już jest mocno przyklejone. O, już nadbudówkę nawet zrobiły. No to raczej wątpię, że już będą potrzebować jakiegokolwiek pokarmu. Zatwór wyciągamy. Zobaczymy, co te pszczoły tu zdziałały. Dobra, pełno. Raczej te ramki będę wyciągał, ale to wszystko się za chwilę okaże. Pełno. Tu mamy czerwi jeszcze trochę. Zobaczymy, ile jest. Jest matka, no tu jest jeszcze cała kula czerwiu, jak widać. Jedna pełna ramka, czyli tu jest jeszcze dość sporo tego czerwiu. Zgadłem parę pszczół. Jest druga ramka, jak widać też sporo jeszcze czerwiu. No to tu jeszcze będzie trzeba troszeczkę to zalać. Kolejna ramka, no całkowicie również, jak widać, zaczerwiona. No w tych pustych na razie nie ma jajek, ale matki tu nie było. Ale jak widać, czerwi to tu jest jeszcze dość sporo. Myślałem, że tego będzie mniej. Ile? Trzy rameczki. No to dużo jeszcze. To dużo jeszcze. Dobra, pełna. Kolejna też pełna. Jest 2 plus 2. Okay. To chyba jest niepełne. No to tu jest ledwo odbudowane, troszeczkę tu jest nadbudowane. Więc to wędruje na koniec. I tu ramka, cyk, węza. Jest nieodbudowana, no coś zaczęta. A więc do wywalenia. No pszczół jest, trzy ramki jeszcze są zaczerwione, ale tak jak wspominałem, no ten czerw już najprawdopodobniej nie przetrwa zimy, no chyba że będzie jesień jeszcze tak ładna jak w tamtym roku.
po prostu pszczoły będą jeszcze dość miały czasu na to, żeby zgromadzić to swoje ciało tłuszczowe. No ale na to już nie liczę, no bo wszystko nie wiadomo jak to będzie. Nie ma co liczyć na ciepłą jesień. No kurde, pszczoły. No ale kto wie jak to będzie. Matka tu jeszcze dość obficie czerwi. Nie za dobrze, no ale nie dziwię się, no bo temperatury jeszcze grubo przekraczają ponad 2 dychy. Dobra. No i na to nic niestety nie poradzę. No ale myślę, że w końcu to się ogarnie. Cyk. Zatwór ze styloduru wędruje do ula i ul jest do zamknięcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rameczek zostaje. No było 10, parę wyjąłem, teraz 2 jeszcze wyjąłem, no czyli było 9, no i tyle jeśli chodzi o ten odkład. Ja to zamykam i widzimy się przy kolejnym. Jest kolejny, ten był trochę, o! No tu zostało dość sporo, muszę przyznać, syropu. Nie urwę tego. No to tu jeszcze ma więcej tych kliczek zrobię. To po prostu ciężkie, no tego nie osypię. Jak widać pszczół jest dość też sporo. Dzika zabudowa. Ładnie zabudowana, ale mnie to cieszy, bo jak będzie wiosna, to one sobie tu będą jeszcze magazynować na samej górze pokarm. Nie wiem jak to widać, bo to jest z drugiej strony, ale widać w całości. Dobra. To do wyrzucenia. No ten syrop jeszcze zostawię. Jest dość gęsty, więc raczej się nie zepsuje pełno. Tu powadzę. Pełno. Pełno. Jest jeszcze niedosklepiona. Nie wiem czy to tam widać. Nie widać dennicy, bo tam też trochę pszczół na dennicy siedzi. Część na pewno jeszcze lata, bo pogoda jest. Pełno, ale tu jest trochę czerwiu. No ale tyle czerwiu to nie jest jakiś ogrom, tak jak tam w tym poprzednim ulu. Ja w jednym ulu miałem dość sporo czerwiu jeszcze. Też. No, ale raczej ten odkład już nie dostanie syropu, bo już nie zjadł. Tu też parę jeszcze komórek, no ale też nie jest wypełnione. Czyli one sobie tu jeszcze spożytkują tutaj. Ale nie ma tego czerwi dużo, więc ten syrop jeszcze naprawdę na pewno zostanie spożytkowany. Tu jest matka. I tu jest trochę więcej czerwiu. Hop, jest tu czerwiu trochę więcej. No i matula sobie tu chodzi. Jest pełno, nie pełno całkiem, ale trochę jest. No i 2 rameczki do wyjęcia. To lekko odbudowane. No i tu trochę pokarmu. Czyli to zostaje, one sobie też co uszuszą. Cyk, cyk. No i tak jak w poprzednim. Hop, węza nie odbudowana. Więc zbieramy do domu. Następny sezon. 5, 6, 7, tu 8 ramek jest. Więc też nie jest źle. Zresztą ten odkład jest trochę lepszy niż tamten. W tamtym jest jeszcze dużo czerwio. Dobra, żeby nie przedłużać, ja zamykam i widzimy się przy odkładach już tych dwóch na dole. Jest ostatni odkład. Tu wszystko zjedzone, zielę z łódką.
tu jest wszystko przylepione. Jak widać, pszczół też jest dość sporo. Poprzedni, trzeci odkład, no niestety nie zauważyłem, ale tego wszystkiego nie włączyłem nagrywania i się nie nagrał, ale mniejsza z tym. To jest najlepszy odkład, jaki mam, tamten. On zostaje na 9 ramkach. Jak widać, tu pszczół jest dość sporo. Hop. No i lecimy. Pełno. Kolejna też pełna. To możemy zatrzeć, tu nie ma jeszcze żadnego syropu. Tu zadrzeć. Kolejna też pełna. Chociaż nie całkiem. Z tej strony nie, z tej strony też nie. Kurde, tu nasadzone znowu jajek. I jedna ramka z czerwiem. Te pszczoły tu jeszcze chcą się rozwijać. Jest ku temu pogoda, więc... No fajnie, tylko nie wiadomo jak długo, to też niepełne na pewno. O, pełne to czerwiu. Czyli tu jeszcze na pewno całe dwie kule. Czyli tu na pewno jeszcze pójdzie syrop. Pszczół tu jest dość sporo jeszcze. To też nie jest puste. No coś więcej, ale czerw się wygryza. Szczęście nie widzę jajek, jak na poprzednich, więc jest dobrze. Ale jest matka, więc z tej strony już jajka są. Jak widać, matula chodzi. Czyli trzy rameczki z czerwiem, więc tu jeszcze go trochę zjedzą, tego pokarmu. No, już pełno. Dobrze. Zobaczmy, jak tam koniec będzie. Pełno. To też nie pełno już, ale jest dość sporo. Cyk. Pozostaje. I zostaje nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ramek. No bo ta już widzę, że jest niedobudowana i coś jest dobudowana. Ale nie jest pełna. To jest tak świeży bardzo ten wosk. Dobra, zostawię ją tu. Hop. Pszczółki sobie to ogarną. Na więcej niż na 8 też nie chcę tego zostawiać, bo no i ta. Tu też jest troszkę syropu, niedobudowana. Teraz na koniec. Nie chcę tego zostawiać, że tak powiem, na tylu ramkach, no bo nie ma tyle pszczoły. No na pewno nie ma tyle pszczoły. Coś się jeszcze wykluje, bo tam jeszcze czerw jest, no ale na pewno tego nie będzie aż tyle. Żeby to zostawić na 10, zostanie to na 8. Okej. Teraz zmieniam tą pszczółkę. Dobra, nie widzę te komórki. Zostawię na 8. Z tym się nie ma co przejmować, będzie więcej, zrobią cieplejszy kłąb. A jeszcze pasuje, żeby to tu troszeczkę pokarmić, bo jak widać, czerwi to tu jest jeszcze zbyt dużo. W tym propolisie to już się ciężko tak przesuwa, że... No ale cóż. Tak to już jest. Zostawiamy 8 ramek. To se tam ogarną te pszczoły. Może dobudują, jak im się będzie chciało, będzie ciepło, nie, to se to przeniosą. I tak właśnie wyglądają odkłady na zimę. Hop. Ten poprzedni jest cały zalany, więc tam nie trzeba już nic dolewać. To jest tyle lepiej. Cyk. No i tak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewiąty zatwór. Tu jeszcze pójdzie jedna dawka syropu. Po prostu, żeby sobie te pszczoły już... Żeby sobie te pszczoły już po prostu zalały.
I tak to wygląda przygotowanie właśnie moich roślinek do zimy. Ule te miododajne też potrzebują jeszcze po jednej dawce syropu, ale to się im doleje i już będzie koniec, jeśli o to chodzi. Jeśli oczywiście się film podobał, łapeczka w górę, zachęcam do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w zimę, zobaczę, czy tu przyjdę popatrzeć, jak osyp wygląda. Zobaczymy, ile będzie śniegu, jaka będzie zima. A resztę widzimy się już przy ulach, oczywiście na wiosnę. No i teraz koniec na tym, że tak powiem, sezon zakończony. Przykrywamy daszek, ja tu jeszcze będę raz, ale to wtedy, jak już zjedzą te ostatni syrop. Kładę nadstawki z ramkami, no i będziemy właśnie w ten sposób działać z tymi pszczółkami. A więc trzymajcie się i cześć!